Nazywam się Paweł, mieszkam pod Krakowem, mam 33 lata. Na co dzień zajmuję się obsługą klienta na lotnisku imienia Jana Pawła II w Balisach. W 2002 roku pisałem maturę i szukałem jakiejś alternatywy na dalsze życie. Wszyscy widzieli we mnie osobę, która będzie dalej kontynuować naukę w kierunku, który rozpocząłem, to znaczy przemysł spożywczy. Nawet mój profesor, promotor mojej pracy dyplomowej życzył mi sukcesu w dalszym działaniu w tym kierunku, ale mnie zawsze pociągała filozofia i teologia. 3 kilometry od mojego miejsca zamieszkania znajduje się klasztor Ojców Karmelitów w Czernej. Tam od tego czasu, czyli w 2002 roku, było prowadzone duszpasterstwo powołań młodych i zacząłem się właśnie przyglądać temu duszpasterstwu, życiu tych ludzi. Wydawało mi się ono, że jest bardzo interesujące, ciekawe, inne niż to, co proponuje współczesny świat. No i zacząłem działać w tym duszpasterstwie. Po jakimś czasie doszło do mnie, że to jednak nie jest ten zakon, który by najbardziej sprzyjał moim aspiracjom życiowym. I nawiązałem kontakt z zakonem Czy Najświętszej Trójcy w Krakowie. Tam złożyłem dokumenty. Po rozmowie wstępnie zostałem przyjęty w 2003 roku. I wtedy zaczęła się moja przygoda z życiem zakonnym, z powołaniem, z życiem z Bogiem. Nie byłem jakoś specjalnie pobożnym, ani pobożnym człowiekiem, ani dewocyjnym, czyli w niedzielę do kościółka, w święta z koszyczkiem, święta ubrać choinkę, nie jakiś specjalny. Po prostu starałem się modlić, ale ta modlitwa była zawsze jakaś taka indywidualna, nigdy się nie zastanawiałem nad tym, żeby ją z kimś tam dzielić. Dopiero po pójściu do zakonu poznałem, co to jest jaka modlitwa wspólnotowa. Jest to jakieś miejsce owiane lekkim mistycyzmem, lekkim sakrum. Moje takie wyobrażenie to była grupa ludzi, którzy wspólnie coś robią, wspólnie modlą się, wspólnie mieszkają i wspólnie próbują w jakiś sposób polepszać świat, tworzyć coś, co będzie ku pożytkowi dla ludzi, ku pożytkowi dla Bogu. Którzy mają ideę, którzy tworzą po prostu jakieś dobro. W tym wypadku tym dobrem była służba w, nazwijmy to, wyzwoleniu, ponieważ w Trynicarze stary zakon europejski powstał w celu wykupu niewolników z rąk muzułmańskich. Teraz oczywiście w obecnych czasach niewolnictwa na świecie już prawie nie ma. Więc Trynitarze przekształcili się w kierunku służby wyzwolenia z narkomanii, z prostytucji, w służbie kapelanii więziennej, czyli taki, powiedzmy, cięższy materiał ludzki do pracy. No i to mi odpowiadało, zawsze lubiłem wyzwania, lubiłem psychologię, lubiłem rozmowy z ludźmi, więc sądziłem po prostu, że to będzie dobry kierunek moich działań. Na początku zakonności, na początku tego życia każdy musiał decydować, czy pozostaje bratem zakonnym, czyli zwykłym zakonnikiem bez święceń, czy też tak zwanym ojcem zakonnym, czyli księdzem. Chciałem zostać księdzem zakonnym, ponieważ poprzez to, że byłbym szafarzem sakramentu, mógłbym bardziej pomagać ludziom poprzez spowiedź, poprzez na przykład odwiedzanie chorych, czy odwiedzanie więźniów w więzieniu poprzez spotkania z nich, sakramenty, msze, kazania, mógłbym bardziej im być przydatny. W tygodniu wstawaliśmy o godzinie 5:45. O godzinie 6:00 były modlitwy i msza święta. O godzinie 7:00 było śniadanie. I o godzinie 8:00 zaczynały się wykłady, z czego pomiędzy śniadaniem a wykładami trzeba było dojechać z krakowskiego Płaszowa do ścisłego centrum Krakowa na ulicę Franciszkańską. Wykłady były średnio do godziny 13:00. O godzinie 13:00 wracaliśmy do zakonu i był obiad i modlitwy. Po obiedzie był czas wolny do godziny 16:00-17:00. Później o 18:00 były modlitwy, po modlitwach była kolacja,
Po kolacji był czas, powiedzmy to, wolny i około godziny 22 było tak zwane gaszenie świateł i kładliśmy się na spoczynek nocny. Dzień świąteczny wyglądał troszkę inaczej, ponieważ rano wstawaliśmy na 7, były modlitwy, później była msza święta, później był czas, oczywiście śniadanie, czas wolny do obiadu. Po obiedzie wychodziliśmy na tak zwane miasto, na spacer. Mieliśmy czas wolny do 18. Od 18 były modlitwy, kolacja i później chwila czasu wolnego. Dwa razy w tygodniu mieliśmy tak zwane oficja, czyli generalne porządki. Poza tym każdy był, współbraci był odpowiedzialny za jakiś tam fragmencik życia seminaryjnego. Ktoś był odpowiedzialny za leczenie, ktoś był odpowiedzialny za ogród, ktoś był odpowiedzialny za nawet rybki w akwarium, bibliotekę, za kaplicę i tym podobne. Było moje, jakby to nazwać, zderzenie z rzeczywistością. Natura ludzka jest jedna, choć nauka Kościoła katolickiego pięknie nas uczy, że jesteśmy wezwani do doskonałości, ale zderzenie z ludźmi, gdzie na, powiedzmy, 20 osób, które tam były, wydawało mi się, że te 20 osób już są dosyć dokładnie dobrane, dosyć dokładnie wczesiane, którzy są podobni, są wezwani do jednego tematu i chcą coś robić. Zobaczenie tych ludzi, ich niedoskonałość. Że z jednej strony na zewnątrz pokazują twarz świętego człowieka, ale niestety pod habitem, pod skórą niekiedy byli to ludzie leniwi, byli to ludzie nie zawsze po prostu kompetentni w tym, co robią. I w zakonie może bardziej nauczyłem się rozmawiać z człowiekiem chorym, z człowiekiem starszym. Też w seminarium był pewien rodzaj plan dnia, czyli wszystko odbywało się, albo większość rzeczy odbywała się na tak zwany dzwonek, czyli o danej godzinie ktoś dzwonił dzwonkiem i wtedy spotykaliśmy się na posiłek, spotykaliśmy się na modlitwy, spotykaliśmy się na jakieś tam zebranie czy coś podobnego. I to, że człowiek miał bardzo mało wolnego czasu i musiał ten wolny czas nauczyć się nim dysponować. To mi zostało do dzisiaj, że pracy w domu potrafię sobie tak ustawić dzień, że mam czas na pracę, na odpoczynek, na jeszcze jakąś naukę własną, na rozmowę z innymi, na czas dla przyjaciół, dla rodziny. I to jest właśnie ten harmonogram dnia, ta, powiedzmy, dyscyplina zakonna dała mi to, że po prostu umiem się zorganizować. Po 3 latach pobytu w tym zakonie, może nie, to gdzieś od 2,5 roku, zaczęły pojawiać się myśli, czy aby to jest miejsce, które chcę, w którym chcę być, w którym chcę spędzić całe życie. No i te pytania zaczęły narastać. Druga sprawa była taka, że w ciągu dnia rano wykłady, studia, popołudniu jakieś tam życie seminaryjne, czasami jakieś tam spotkanie modlitewne z jakimiś tam grupami. Bardzo często ludzie przedstawiali mi jakieś swoje problemy, oczekiwali jakiejś tam porady, pomocy, ale przychodził taki moment wieczorem, powiedzmy 21, kiedy wracałem do pustego pokoju. No i zaczynały się myśli, czy ja tej osobie dobrze doradziłem, czy ja dobrze zrobiłem, czy ja dobrze powiedziałem, czy ja dobrze się zachowałem. I nie miałem z kim się podzielić tymi myślami. Owszem, mieliśmy powiedników, ojców duchownych, ale z tymi ludźmi to się rozmawiało raz na tydzień, na dwa i to były rozmowy takie dosyć płytkie, choć niekiedy chcieliśmy się zagłębić w jakąś tam tematykę z daną osobą, ale nie zawsze się to udawało i myśl, jedna zaczęła gonić drugą i w czerwcu zdecydowałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Dokładnie w dzień własnych urodzin, 3 czerwca 2006 roku, przypadała Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Spędziłem ten dzień w kaplicy, modląc się o światło
Ducha Świętego o pomoc, o to, żeby w jakiś sposób mnie natknął, co mam dalej robić. To jeszcze wszystko trwało 2 tygodnie i 20 czerwca po porannej mszy świętej zdecydowałem, że występuję. Po raz ostatni wtedy ubrałem habit, szatę zakonną, ściągłem, spakowałem się i wróciłem do domu. Można by powiedzieć, że jeden z powodów to było to, że zacząłem odczuwać taką typową ludzką samotność. Kiedyś święta Teresa z Lisieux miała powiedzieć słowa do swojej współtowarzyszki życia zakonnego, a mianowicie, czy to jest normalne, że zakochujemy się w facecie, który nie żyje od 2000 lat. Dla nich Jezus był tą miłością, tym oblubieńcem, ale niestety nie każdy człowiek potrafi miłość fizyczną przekuć, przeistoczyć na miłość duchową. A u mnie jednak brakowało tej bratniej duszy, bratniej osoby i na pewno to był jeden z głównych powodów mojego wystąpienia. Na pewno rodzice troszkę byli rozczarowani tym, bo ja jednak na samym początku było trudno ich przekonać do tej mojej drogi życiowej. Później przez te 3 lata po prostu w jakiś sposób mnie oni wspierali modlitwą, materialnie, pomocą, czy trzeba było coś, nie wiem, załatwić, czy coś w urzędzie, nawet kiedy mnie nie było w domu. Oni szli, zawodzili dokumenty i tak dalej. No i pogodzili się z tym, że wystąpiłem. Wielką pomoc w powrocie, powiedzmy, do tego zwykłego świata wyświadczył mi już nieżyjący niestety mój proboszcz Jan, który kiedyś zaprosił mnie na plebanie na kolację i spojrzał na mnie i mi powiedział: no i co dalej będziesz robił? Powiedziałem, że jakieś studia i praca. I on mi załatwił pierwszą pracę i bardzo często, czy jakieś tam spotkania, czy nawet mnie zapraszał tam do siebie na plebanie. Często mi dawał jakieś porady, często mi pomagał, często nawet kiedy były tam pierwsze chwile ciężkie, ponieważ opinia małej wioski, opinia publicznej tej wioski niezbyt przychylnie mnie przyjęła z powrotem na swoje łono. On mi zawsze mówił, żebym się tym nie przejmował, że ludzie są tylko ludźmi i zawsze będą mnie brać na języki. Kogoś, kto chciał dobrze, a po prostu mu nie wyszło. Na pewno warto spróbować. Warto poznać takie życie. Warto się zastanowić, czy to jest dla mnie. Poza tym formacja zakonna trwa minimum 7 lat. I to jest czas na głębokie zastanowienie się, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Dlatego moim zdaniem każdy powinien na swój sposób sprawdzić, poznać, posmakować po prostu tego życia, żeby wiedział po prostu, czy jest warto. I też mam taką małą prośbę dla ludzi, którzy w pewnym momencie byli w takich seminariach i z nich wystąpili, żeby po prostu nie odradzali ludziom takich wyborów, tylko żeby ich zachęcali. Bo im jest szczerze, nie każdy się nadaje do czegoś takiego i czasami ludzie rezygnują, jestem tego doskonałym przykładem. Warto po prostu być, przeżyć. To jest coś podobnego jak, nie wiem, związek z dziewczyną czy z chłopakiem. Musisz spróbować, żeby wiedzieć, czy to jest dla ciebie dobra partia, dobry kandydat, dobry partner, czy też nie. A jeżeli tylko będziesz oceniała daną osobę po okładce, po tym jak się ubiera, jak, nie wiem, jaką ma komórkę, czy jaki ma zegarek, to w życiu po prostu nie poznasz wnętrza tego człowieka. Ja osobiście obecnie jestem w związku z osobą, która słucha ciężkiej muzyki, lubiącej po prostu czarne stroje, lubiącej ciężkie koncerty. I myślałem po prostu, że z nią nie nawiążę jakiejś tam głębszych relacji. Ja byłem w potwornym błędzie, ponieważ okazało się, że mamy tak wiele wspólnych tematów, wspólnych zainteresowań, wspólnych wypadów. Ja czasami idę z nią na koncert. Ona ze mną wie, że bardzo lubię podróże, lubię zwiedzać różnego rodzaju miasta. Jeździ ze mną na te wypady poza Kraków. Jest bardzo fajnie, więc każdemu radzę, poznaj to głęboko,
a dopiero później oceniaj, czy to będzie osoba, czy to będzie seminarium, czy to będzie zakon, czy to będzie cokolwiek innego. No może oprócz jakiś sekt, bo tego nie warto w ogóle się w to wabrać, ponieważ o ile nam się uda z czegoś takiego później zrezygnować, to na pewno będziemy mieć potworne dziury w mózgu po kontakcie z sektą i tym podobnymi rzeczami.